mordo, ja jestem Rembol i dzisiaj nagrywamy filmik wspólnie. Wbijajcie na rembol.pl. Ostatni dropik z taką mordą na plecach. Obrócę się, żebyście widzieli. Proszę bardzo, bardzo fajny wzór. Do tego ciepłe, białe bluzy. Jutro livestream może się leciutko opóźnić, w sensie o godzinkę nawet, bo muszę naprawić ząbki. W ogóle swoją drogą niedługo chyba aparat będę miał. Boże, co to będzie? Do takiego ryja aparat nie pasuje chyba. Zanim polecimy z odcinkiem, chciałbym wam przedstawić, jak podczas robienia zakupów w internecie możecie zarobić za pomocą Letyshops. Jest to serwis cashback, który zwróci wam część wydanych pieniędzy z każdego zakupu w internecie. I jak to działa? Sklepy płacą prowizję Letyshops za reklamy, a Letyshops oddaje wam od 50 do 70% tej prowizji. Rejestracja jest bardzo prosta, a żeby cashback został potwierdzony przez sklep, trzeba wyłączyć adblocka. Letyshops ma także wtyczkę do przeglądarki, która pokaże wam, z której strony można zgarnąć cashback. Sam korzystam, linki macie w opisie, zapraszam. Lecimy na Discord, gdzie mamy już 105 tysięcy członków. Let's go! Ulubione chipsy hydraulika. Hydra chipsy? Nie. Chipsy. Jakie są chipsy hydraulika? Kurde. Crunchips. Crunchips? Aha, o nie! No bo crunchips, no tak. Dziękujemy za słucharka, trzymaj się. Bless. Dobrze, ogląda odcinki, no. No siemka waria. Siemanko. Takie zadam ci pytanko skromne, nie? Gdy jakbyś mógł się cofnąć w czasie, na przykład, nie? I chciałbyś coś zmienić. To co byś zrobił? Patryk, co byś zrobił? Ja myślę, że bym zrobił salto do tyłu. Ja bym przygotował Skubi chrupki, jakbym wiedział, że wbijesz tu na kanał. Dobra, spoko. Zapraszam do Bydgoszczy. Ty w Bydgoszczy mieszkasz? Mieszkam co od niedawna, ale polecam. Także bratnio, duszo moja, trzymaj się, dziękujemy za pytanko. Mam nadzieję, że nasza odpowiedź cię wyczerpała. Bardzo. Dzięki za Skubi chrupkę. Trzymaj się. Miłego wieczoru. Dzięki również. No jaki przyjemny, cześć. Taki kolega, no. Hela! Hela, hela! Ela! Powiem wam suchara. O, dobra, dawaj. Jak się nazywa osoba, która łowi mak? Łowi mak? Tak. Mak łowić! Dobrze, weź ten papa. Dawaj mi buzi, skarbie! Dawaj mi buzi, mi buzi, skarbie! Jak Iggy? Musisz trzymać głowę, ty bastu, koleżka, odluź, skarbie! Ładnie. Dobra, to mi pany, nie? Przerzucić? Nie mów do niego tak brzydko. Ty, bo ja tam byłam, se tylko gadałam, ja z administracji jestem. Nie chcę z nami porozmawiać, no taka jest. No to super, nie, dobra. No, mogę porozmawiać. Nie, to nie, wiesz co? Nie, no bo nie możesz porozmawiać. Super. Pytanie takie bardziej na myślenie, no nie? To nie po drodze. Kurde, no to nie mam pytania. Nie po drodze. Dobra, zadaj, najwyżej nie odpowiemy. Kurde, czekaj, bo muszę sobie przypomnieć. A, to jednak nie miałaś. To jednak nie miała. Osoba, która ją zrobiła, jej nie potrzebuje. Osoba, która ją kupiła, jej nie użyje, a osoba, która jej użyje, o tym nie wie. No, no, Jezus! Jak to szło? Gdyby osoba jej nie kupiła, by jej kupiła, gdyby nie urodziła, to by ją urodziła. Coś ten deseń. Dokładnie. A możemy prosić o odpowiedź? Trumna. O, no już, prawie, wiesz co, na końcu języka to miałem, wiedziałem, no, wiedziałem. Wiedziałam. Dobra, dziękujemy ci, jebany, trzymaj się. Mudłajcior 2115. Siema. Siema, byku. Ale jestem w ogóle zestresowany, nie? Łajcior, ty powinieneś nam coś nawinąć, dawaj, śpiewaj coś, pośpiewamy z tobą. I weź tą pracę odstaw! Zapalmy papieroska. Niech butelka nie ma końca, ze mną będzie zachód słońca. Kalifornia! Teraz ty! A ja? Nie, ja! I Kalifornia. Ładnie, brawo, zrobił to, zrobił to, guys! Czemu Patrycz nie zjadł kremówki? Kto nie zjadł kremówki? Tak. Kto? Tak? Ja ci powiem suchara, dobra? Dobra, może. Jak masz zagadki, nie? To dobrze, no. Że nie... Przed skarpetki! Dobre. Fajne, no. Dobra. Z wyższej półki zagadka to już była. Jesteście w stanie wymówić wyrewolwerowany rewolwerowiec, wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca? No zacznij, Patryk. Wyrewolwerowany rewolwerowiec, wylewolwer... Kurde, ja już odpowiem, że nie ma. Maciek, ale na stopę że 3 sekundy. Timing dobry, o to chodzi. To ja chciałem się spytać, jakie masz zwierzaki domowe. Poza mną? Wy we dwójkę. Nie mów tak. Nie mów. Czemu? A propos zwierzątek, nie mamy żadnego jeszcze, może będzie. A ja? A ja? No ogólnie Maciuś, gdyby no nie internet i YouTube i takie tam, to kim chciałbyś zostać w przyszłości? Farmerem.
Barberem? Też! Tutaj powinnaś zapytać w inny sposób. Kim nie chciałbyś być? No to kim nie chcesz być? Wszystko w porządku ogólnie, a u ciebie? U mnie dobrze. No to najważniejsze. Dziękujemy ci za pytanko. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona. No ja też dziękuję. Co ci się odkleiło? Mój śmiech. O, to trafi się, dawaj. Nie. Pierw trzeba jakiegoś suchara zadać. Patryk daje jakiegoś suchara. Złap się tam mebla jakiegoś. Łapię się. Czego złapałaś? To uważaj. Co? To robi lekarz. Czekaj! Gdzie? Nie słyszałem, co powiedziała. Za biurko się złapałam. Za biurko, dobrze. Co robi lekarz na polu minowym? Nie wiem. Witaminy. Dobra, co? Wybuchła śmiechem. Stan spoczynku, stan spokoju. Dziękujemy, odklejona owca. Proszę bardzo. Żegnamy cię i witaj serdecznie. Idzie garbata osoba do lekarza. Lekarz na to, czemu ty się tak skradasz? Musiało, wiecie, przylecieć do mnie, żebym zrozumiał. I wiesz co, ja kojarzę skądś ten suchar. Kiedyś chyba słyszałem. Ej, do mnie też doleciało po 5 sekundach. Punkt kulminacyjny został wypełniony. Dziękujemy ci, Idzo. Ej, czy my się nie znamy już? A my się znamy. Nie, ja się pytałem, czy my się nie znamy. Aha, czyli o niczym nie wiem. Lubicie prasować trawę czajnikiem? Lubicie prasować trawę czajnikiem? Matko Bosko! Siwy dym! Codziennie to właśnie tak koło 14:37. Masuję czajnikiem stopy Pawła. Mhm. Can I get a... Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Dobra, dziękuję. Oh yeah! A, bo to już nie. Nie kenagena. Nie zmieniajcie się, pamiętajcie. Nie, to ty się nie zmieniaj. Nie, to wy się nie zmieniajcie. Nie, to ty się nie zmieniaj się. Nie, to wy się nie zmieniajcie. Nie, to ty się nie zmieniaj. Nie, to wy się nie zmieniajcie. 2 hours later. To ty się nie zmieniaj. To wy się nie zmieniajcie. Nie, to ty się nie zmieniaj, rozumiesz? Dobra. Nie, to wy rozumiecie? Gdzie my wstrzymam już? Jackie Chan? Oh my god, hi. Hi. Co to był? Hello. Jeżeli twój widz lub widzka miałby największe marzenie, żeby cię spotkać, a zostałoby jej lub jemu kilka dni życia i byś się o tym dowiedział, czy byś spełnił to marzenie? Gdyby to było prawdziwe info, bo są ludzie, którzy mogliby z tego sobie bekę robić i powiedzieć tak, że tylko się spotkać, to gdyby to było potwierdzone, to myślę, że bez problemu. No. Żeby nam się humorki poprawiły, to ja ci zadam zagadkę, dobra? No, dawaj. Jaki owad z tego słynie, że brzmi w trzcinie w przebrzasynie? Co? Jaki owad z tego słynie, że brzmi w cynie w cebrzasynie? No cycho, nie wiem. Na chy się zaczyna, na ch, ch, ch. I kończy na rząszcz. No rząszcz. Dobrze! Brawo! Dziękujemy! Nie ma za co, to ja wam dziękuję, pa! Trzymaj się, hej! Macie, nie wiem, jakiś zamiar spotkanie zrobić czy coś? Spotykamy się tutaj zgromadzeni na Discordzie. Czy to cię satysfakcjonuje? Tak, to mnie satysfakcjonuje. No i pięknie! Wspaniale! Super! Mam sucharka. Patryk jest dobry w CS-a. Koniec. Dobrze mu powiedział. Słyszeliście, co mu powiedział? Powiedział mu, powiedział. No, trzymajcie na razie. To jest taka łamigłówka trochę. Dobra, przyda nam się w końcu pomyśleć. Ile jabłek możecie zjeść na pusty żołądek? Jedno, bo jak zjesz jedno, to już nie będziesz miała pustego żołądka. No nie. Z tej samej strony dzisiaj suchary szukałem, także... No, no. To ja mam dla ciebie teraz suchara, dobra? Dobra, daj. W co grają Węgrzy? Ja wiem. Nie mów! Co grają Węgrzy? Mogę ja? Nie! Nie mam żadnego pojęcia. Co grają Węgrzy? Węgry Birds! Dobre. Dobre.